No, witajcie z tej strony Altum Polska. Mamy kolejny montaż. Drugich innych drzwi takich nie będę pokazywał, bo nie widzę tu blisko. Natomiast tu był tradycyjny ten. A mamy teraz uszczęśliwionego klienta porządnym zamkiem z rozetą antywłamaniową. I zestaw Teddy mamy tutaj założony. Akurat ponieważ pan tu sobie przemalował drzwi i chyba będą tutaj, widzicie, teraz właśnie widać też różnicę, że ten szyldzik Chipiera jest niższy niż oryginalny szyldier, ale rzadko zostawia ślad. No, widzicie nasze filmiki, wiecie, że raczej ślady żadne nie zostają. No i dobra, i tu założyliśmy kontrdierę, jeszcze dorwaliśmy w dodatku ten, jak on się nazywa, antracyt czy jakoś tak. No i bardzo fajnie tutaj działa. Chciałem powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, dlaczego nakręcam między innymi ten film, bo poprzednie, jeżeli oglądaliście poprzednie nasze filmy, to słychać, że ten zamek, ten smart lock chodzi no, znacząco głośniej. Teraz zostało to ewidentnie poprawione. Moim zdaniem chodzi już naprawdę bardzo cicho, choć też wielu klientów twierdzi, że woli, żeby było słychać w domu, jak ktoś otwiera, zamyka z zewnątrz. Można oczywiście ręką też przekręcać to wszystko i oczywiście ręczne otwieranie, zamykanie też w historii, w systemie, w telefonie, w aplikacji widać, tak? Także to nie jest tak, żeby tego nie było widać. No, także taki to montaż zrobiliśmy. Pamiętajcie, że Teddy'ego już mamy, no po dość długiej przerwie. Od dostępności już jest dostępny na bieżąco, więc zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do zamawiania z Teddy'em. Tutaj mamy oczywiście też bridge do Teddy'ego, czyli ten mostek Wi-Fi. No i elegancko, jak to jest połączone, to można bardzo, bardzo dużo opcji uzyskać dzięki temu zamkowi, temu smart lockowi dokładnie. Czyli tu muszę zaprosić do obejrzenia z naszych starszych filmów, gdzie dość dużo omawialiśmy takich tego rozwiązania, jakie są opcje dostępne. Zapraszamy jeszcze raz na stronę, na Altum Polska sklep i ewentualnie do kontaktu mail sklep@altumpolska.pl i tam można napisać, wysłać zdjęcia drzwi i my postaramy się dobrać jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo.